Witam, Studio TVR, Joanna Jakubiuk. Dziś w programie porozmawiamy o tym, jak spełnić swoje marzenie o podróży dookoła świata, jak wszystko zaplanować i co ze sobą zabrać, a także o tym, jak smakuje świat z perspektywy podróżnika. Zapraszam już za chwilę. Witam, dziś moimi gośćmi są niezwykli ludzie, Alicja Rapsiewicz, Andrzej Budnik, podróżnicy, choć z wykształcenia i z wcześniej wykonywanych zawodów byliście zupełnie Państwo kimś innym. Proszę powiedzieć, jak narodził się pomysł wyprawy dookoła świata? Tak, podróżowanie zawsze było moją pasją tak naprawdę, choć faktycznie mój zawód był zupełnie inny i niezwiązany z podróżami. To jednak zawsze te podróże gdzieś tam we mnie siedziały i zawsze marzyłam, żeby właśnie wsiąść do tego pociągu, byle jakiego, i pojechać dokądkolwiek. W tym czasie, kiedy stwierdziłam, że tak, ja już właśnie chcę to zrobić, nadszedł ten moment, że chcę gdzieś po prostu pojechać, spotkałam Andrzeja i razem usiedliśmy nad mapą, no i zaczęliśmy najpierw podróżować palcem po mapie. Czyli tak wyznaczaliście marszrutę, tak? Tak można powiedzieć, bo tak naprawdę ja nigdy wcześniej nie byłam nigdzie poza Europą. To była moja pierwsza taka większa podróż i chciałam objechać Azję dookoła najpierw. Miała być to podróż na rok, no ale właśnie jak podróżowaliśmy palcem po mapie, to okazało się, że jak się tak pojedzie dookoła Azji, to właściwie Australia jest blisko. No to właściwie dlaczego nie pojechać do Australii? No i potem myślimy, Australia, no najdalej wysunięty punkt od Polski, no dalej chyba się nie da pojechać. No to dlaczego nie Nowa Zelandia, a z Nowej Zelandii też głupio tak od razu do Polski wracać, to może pojedźmy do Ameryki Południowej, tak? Jak Ameryka Południowa, to i północna, no i wtedy już możemy wrócić sobie do Europy. I tak się narodziła koncepcja podróży dookoła świata. Życie weryfikuje plany, prawda, i nie do końca nam się udało objechać ten świat dookoła, ale co też nie jest dla nas jakąś straszną rzeczą, bo plany się zmieniały pod wpływem pewnych wydarzeń w podróży, pod wpływem ludzi, których spotykaliśmy i pod wpływem tego, że troszeczkę zmienił nam się też sposób patrzenia na świat. A jak to wyglądało w Pana przypadku? To znaczy, bo to nie tak. Była Pana pierwsza taka długa podróż. Zdecydowanie nie. Ja wcześniej podróżowałem dosyć dużo po Chinach, po Ameryce Południowej, po Europie. W międzyczasie prowadziłem swoją firmę. Zajmowałem się projektowaniem stron internetowych, marketingiem w internecie, pozycjonowaniem i tak dalej. No i te podróże były taką odskocznią od tego, co się normalnie działo. Nie ukrywam, że jakby bardzo mocno wkręciłem się w pracę i chyba za bardzo. Bywało tak, że po 16-18 godzin się dziennie spędzałem przy monitorze i stwierdziłem, że nie, to w tą stronę tak dalej później nie może, bo po pierwsze sobie wykończę oczy, później kręgosłup i tak dalej. Coś musimy z tym zrobić. I szukałem... Na świeże powietrze, wyrwę się na świeże powietrze. Tak, dokładnie. I po prostu szukałem jakiegoś takiego bodźca. Wiedziałem, że to będzie jakaś podróż, tylko nie wiedziałem, że to będzie tak długo. No, było pewnych... kilka splotów okoliczności, to, że się poznaliśmy, to, że oboje myśleliśmy o tym samym. I dla mnie ta podróż przede wszystkim była takim zresetowaniem swojego umysłu. Po prostu wyjechałem, zupełnie zostawiłem te takie sprawy przyziemne w kraju. Oczywiście poznawanie nowych kultur, smaków, rozmowy z ludźmi o ich życiu były bardzo ciekawe, ale ja tą podróż jakby zrobiłem dla siebie, żeby odpocząć, żeby naładować baterie i w tym momencie, jak wróciliśmy tam po 3,5 roku. No właśnie chciałam to zapytać, jak długo trwała podróż? Do tej chwili 3,5 roku, z tym, że ona nie jest skończona i my w maju wracamy do Kirgistanu, gdzie no nieszczęśliwie musieliśmy ją na chwilę przerwać, ale jeszcze z tego Kirgistanu kolejne, myślę, 6 do 8 miesięcy będziemy jechali na rowerze tam, no, gdzieś na koniec grudnia 2013
wyjedziemy z Polski, żeby do niej wrócić. Tak? Na rowerach. Tak, na rowerach. Tak. Bo to nie była pana pierwsza podróż, bo wcześniej podróżował też pan po, nawet zdobył pan nagrodę za prowadzoną relację z podróży, też po Ameryce Południowej. Tak, to był przełom 2007-2008. Prowadziliśmy bloga z podróży po Ameryce Południowej, który no, szczęśliwie został wybrany przez czytelników i najlepszym blogiem w kategorii podróże w konkursie Onetu. Blog losviajeros.pl. Czyli już wiedział pan, jak się przygotować do takiej podróży, a proszę powiedzieć, jak się przygotowywaliście do tej 3,5-letniej? Co trzeba było przygotować, jak to zaplanować? Od czego się zaczyna? Oprócz podróżowania po mapie i wyznaczenia trasy, to przecież jakieś inne praktyczne przygotowania też być muszą. No nie ukrywam, że to była taka dosyć trudna sprawa, bo faktycznie przygotować się na wyjazd taki dwutygodniowy na wakacje jest na pewno o wiele prościej, kiedy wiemy, że jedziemy w konkretne miejsce i wiemy, jaka jest tam temperatura. A w naszym przypadku był to wyjazd bardzo długi w różne strefy klimatyczne, więc... No co wziąć ze sobą do tak, plecaka? Było to dosyć trudne. Naszym priorytetem na początku były góry. Chcieliśmy bardzo chodzić po górach, więc wzięliśmy dużo takiego sprzętu właśnie do chodzenia po górach, który jednak w pewnym momencie okazał się takim balastem, którego chcieliśmy się pozbyć, więc trudno było nam się tak spakować, prawda? Jak wyglądał taki plecak, z którym wyjechaliście? Był bardzo duży przede wszystkim. Zbyt ciężki. Znaczy, za ciężki. No, to jest tak, wyjeżdżając z kraju, dużo ludzi myśli w ten sposób, ja muszę wziąć wszystko, żeby to mieć po drodze. A tak naprawdę w tym momencie, gdybym pojechał gdzieś na taką dłuższą podróż, to najlepiej jest wziąć kilka par podkoszulek, bielizny, dwie pary spodni, jakąś kurtkę cieplejszą, wygodne buty i wszystko resztę można kupić. Jeśli coś, na przykład przyjeżdżamy do Indonezji, do krajów tropikalnych, więc zupełnie inaczej się ubieramy. Jedziemy do Pakistanu lub do Pamiru w Tadżykistanie, no to tam jest generalnie klimat suchy i chłodny, no więc musimy mieć co innego. Te rzeczy można kupić, bo ci ludzie żyjący na miejscu, oni potrzebują dokładnie tego samego. Co my tam będziemy potrzebowali. Tak. Więc to jest takie zafiksowanie się nasze tutaj przed wyjazdem. Ja muszę stąd wszystko wziąć, muszę iść do sklepu turystycznego, nakupować nie wiadomo jak drogiego sprzętu i z tym pojechać. I potem tak naprawdę przez 2-3 miesiące, jak jeździliśmy, to plecaki nas tak mocno zmęczyły, że mieliśmy ich serdecznie dość. Pozbywaliście się rzeczy w międzyczasie? Tak, pozbywaliśmy się zdecydowanie, rzeczy. Dlatego że mieliśmy zdecydowanie za ciężkie plecaki. Myślę, że plecak dla kobiety do 12 kg to jest maks, bo potem ten plecak staje się taką naprawdę... Trzy razy więcej. Kamieniem, tak, jest po prostu przeszkodą, no bo jeżeli prawda, jedzie się, przychodzi się z autobusu do autobusu albo trzeba nieść ten plecak jakiś tam dystans, no to jest to wszystko uciążliwe, zwłaszcza jeżeli to są temperatury ponad 30 stopni Celsjusza. Bo to też trzeba powiedzieć, że Państwo podróżujecie trochę w inny sposób niż tradycyjny, bo nam się raczej podróżowanie kojarzy z wynajętym hotelem, z transportem, czy z przelotem samolotem, potem transport wygodnym busem czy samochodem. Natomiast Wy troszkę inaczej jakby wybraliście inną drogę tego podróżowania. Proszę o tym opowiedzieć. Znaczy my na początku jeździliśmy bardzo dużo stopem w krajach takich jak Turcja, Pakistan. W Iranie jeździliśmy na przykład autobusami, bo okazało się być bardzo wygodne i bardzo tanie. To był gdzieś przelicznik z tego, co pamiętam, w 2009 roku za równowartość $1 jechało się 100 km. Tak, i to były naprawdę takie luksusowe, klimatyzowane autobusy, więc na przykład autostop według mnie w takich warunkach, gdzie jest gorąc, gdzie jest pustynia, no okej, okay, można, jeśli ktoś na przykład jakoś bardzo fundamentalnie podchodzi do tego, całą moją trasę będę jechać autostopem, można tak zrobić, natomiast my nie byliśmy w żaden sposób nigdy zafiksowani. Okej, okay, jedziemy od początku do końca autostopem, albo pociągiem, albo autobusem. Generalnie dobieraliśmy środek transportu do kraju, w którym jesteśmy i do tego,
w jaki sposób najfajniej jest się po nim przemieszczać. Ale z założenia nie podróżowaliście samolotem, nie przemieszczaliście tak, się. Bo to chyba jeden z najdroższych środków transportu. Przy tak długiej podróży koszty są chyba ważne. No zdecydowanie tak, koszty są bardzo ważne, natomiast to było takie nasze, nie wiem, w tym momencie popatrzyłbym, że utrudnienie, które sobie sami stworzyliśmy. Bo nie musieliście tego robić. Bo nie musieliśmy tego robić, ale szukaliśmy czegoś, żeby to nie było łatwe. No, okej, w tym momencie jak ktoś ma pieniądze, to po prostu kupuje bilet, wsiada w Warszawie na Okęciu, ląduje w Bangkoku. I pomija całą tą jakby to wszystko pomiędzy, tak? Doznaje totalnego szoku kulturowego, uderza go tam 40-stopniowy upał i wilgotność. My lubimy, ja przed wyjazdem lubiłem tak bardzo stopniowo zmieniać klimat, zmieniać kuchnię, smaki, po prostu no jakby... Jakby to powiedzieć. To delikatne przejście, bo jak się podróżuje w krajach, które wokół siebie sąsiadują, to te przejścia są chyba nie aż tak szokujące i nie tak drastyczne, że to można lżej. Tak, to można było po prostu obserwować, jak to się wszystko zmienia, jak się zmienia religia, jak się zmienia kuchnia z nią związana, bo to wszystko jest połączone. Także... O jedzeniu porozmawiamy, drodzy Państwo, w drugiej części, więc jeszcze będzie o smakach. Łatwiej wtedy zrozumieć też te kultury, kiedy one tak przechodzą gładko, niż kiedy... Bardzo różne od naszej. Oczywiście, że tak. Są bardzo różne od naszej i też trzeba o tym pamiętać, kiedy jedzie się do takich krajów, które są zupełnie inne niż Polska. Dostosować też ubranie, podejrzewam. Dostosować ubranie, ale też starać się nie oceniać tej kultury z naszej perspektywy, tak? Bo niektóre rzeczy, które my robimy w Polsce, mogą się wydać gdzieś indziej na przykład niegrzeczne i odwrotnie, tak? Na przykład? Coś, co nam się... na przykład... może odwrotnie podam takie... U nas, jeżeli ktoś nas zdenerwuje, od razu wtedy mówimy tej osobie, zdenerwowałaś mnie, ja też się denerwuję, nawet jest... dochodzi do jakiejś takiej wymiany argumentów. Natomiast w takim kraju jak Tajlandia coś takiego jest zupełnie nie do pomyślenia. Jest to tak zwana utrata twarzy. Jeżeli kogoś się sprowokuje właśnie do takiego publicznego zdenerwowania się, to ta osoba właśnie utraciła twarz i to jest bardzo poważna sprawa wtedy i takich rzeczy należy unikać i trzeba zdawać sobie sprawę z takich różnic kulturowych na przykład przed wyjazdem, żeby nie było wpaść w kłopoty. Bo to może się skończyć dużymi kłopotami. Chcę też zapytać Państwa o sposób, w jaki nocowaliście w różnych miejscach, bo nam się podróżowanie kojarzy z wynajętym hotelem, zapewnionym noclegiem, ale wyście korzystali oczywiście pewnie z hosteli i jakichś hoteli mniejszych, ale głównie nocowaliście u mieszkańców, u tubylców tak zwanych. Tak, staraliśmy się korzystać właśnie z tych najtańszych form noclegów, ale faktem jest to, że staraliśmy się nocować również u ludzi, którzy mieszkają w danej miejscowości. Co to daje? Czy to jest jakiś... Znaczy, to było szczególnie widoczne w takich krajach zamkniętych, jak na przykład Iran, gdzie... korzystanie z hoteli czy hosteli jest jak najbardziej ok, natomiast no tutaj dochodzą kwestie religii, czyli islamu. To, co widzimy na ulicy, życie na ulicy zupełnie nie odzwierciedla tego, jak ludzie żyją w domu. Kobiety, które na ulicy są bardziej skryte i takie zachowujące się powściągliwie, w domu przejmują kontrolę i one są... W domu rządzą. W domu rządzą, tak. One głośno mówią, gdzieś tam mężczyźni raczej siedzą w kącie i nie mieszają się w te sprawy. I bez tego mieszkania u ludzi nie bylibyśmy w stanie zupełnie zrozumieć Iranu. Lepiej poznać sedno danej kultury, obcować bezpośrednio. Tak. Zwłaszcza właśnie w takim kraju, który jest zamknięty jakoś politycznie, religijnie, gospodarczo i właściwie Iran jest akurat takim zamkniętym krajem prawie na każdym polu. No i
to, że nam się udało trafić do takich domów, to uważam, że było bardzo duże szczęście i mieliśmy okazję zobaczyć, czym prawdziwy tak naprawdę Iran jest i jacy ludzie tam mieszkają. No bo mieszkają tam ludzie tacy jak my tak naprawdę, którzy również mają pragnienia, również mają swoje marzenia, słabości, pasje i tak dalej. I było to bardzo ciekawe zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Poza tym na przykład w Iranie, w takim domu prywatnym, ja miałam zupełnie, byłam w lepszej sytuacji niż Andrzej, dlatego że... Paradoksalnie, bo się uważa, że jednak może tak być odwrotnie. No chodziło głównie o to, że on jako obcy mężczyzna w domu prowokuje taką sytuację, że kobiety musiałyby zakładać również chustki na głowę, bo przed obcym mężczyzną nie mogą pokazać swoich włosów. I tu musimy przerwać. Za chwilę wrócimy do dalszej części naszej opowieści. Za chwilę druga część. Zapraszam za moment.